trzymasz się? Tak. A ty? Tak. Karl. Pracujemy już trochę razem. Nigdy nie widziałem, jak robisz coś takiego. A przeszliśmy razem piekło. Więc... wiele dla mnie zaryzykowałeś. Nie wiem, jak ci się mogę odwdzięczyć. Nie ma sprawy. Serio. No, nie musisz się tak martwić o mnie. Myśl lepiej... o sobie. Może powinieneś, wiesz, ulotnić się. Skoczę tylko do siebie, zabiorę rzeczy. Taper zwisi mi przysługę. Słyszałem, że był na Narsada. Tak. Przez jakiś czas się nie zobaczymy. Tak. No jasne. Jasne, Kal. I pamiętaj. Mistrzu? Ufaj tylko mocy. Pociąg stanął. Tak. Coś się chyba dzieje. Wstawać! Szykować dokumenty! Stanąć w szeregu! Pewnie kolejna kontrola kontrabandy. Czy to już wszyscy? Tak, druga siostro. Szukamy groźnego zbiega. To nie byle buntownik, a członek zdradzieckiego zakonu Jedi.
ochrona tego zdrajcy zostanie uznana za bunt. Ujawni się, albo wszyscy tu obecni zostaną natychmiast straceni. Chyba czas, by ktoś przemówił. Ja pracuję tu od bardzo dawna. Zacząłem przed wojną. Przebudowywaliśmy statki. Byliśmy najlepsi. Ale nastało imperium. Inżynierzy zostali złomiarzami. Robotnicy traktowani byli jak robole. Ale znamy prawdę. Tylko boimy się przyznać. Dla Imperium jesteśmy po prostu niczym. Tak, jesteś... Nie! Proszę, miecz świetlny. Słaby. Sprawdzę, co to było. Zabolało. Stój, nie ruszaj się. Skąd się tu wziąłeś? Spokojnie. Mamy kogoś na gapę. Nie musi... Siadaj! Jedyne wyjście. Muszę się ruszać. Postanowiłem odpocząć. Tak się przygotowuję. Chyba na pewną śmierć. Wtedy na pewno sobie Słyszałem coś. Potwierdzasz? No to już po mnie. Bronisz.
Nie uciekniesz! Nie odpuszczę ci! Załatwmy go! Poległy w walce! Szybko, kończysz to! Idę naprzód, zatrzymuję pociąg. O nie! Za osłonę! Przebiegać między seriami. Teraz! Muszę zejść! Co znowu? Pociąg stanął?
To nie jest dobry znak. Rozpoznaję tę pozę. Chyba jednak przeszedłeś jakieś szkolenie. Kto był twoim mistrzem, padawanie? Może któraś z tych ofiar? Który Jedi oddał życie, byś ty przetrwał? Ładnie, ale następnego nie unikniesz. Wyłącz to ustrojstwo i siadaj. Dzięki za pomoc. Ale kim wy jesteście? Nazywam się Sir Jonda, a to jest mój kapitan, Gris Drytus. Słuchaj, tak, modliszka to moja łajba, ale radzę słuchać się tej babki. Więc, kim jesteś? Kal, Kestis. Co to za kobieta? Inkwizytorka Imperium. Posługuje się mocą i poluje na Jedi. A teraz wie, kim jesteś. I nie spocznie, dopóki cię nie dopadnie. A ty skąd tyle wiesz? I czemu mi pomogłaś? Podsłuchujemy łączność Imperium. Słyszeliśmy, że Inkwizytorzy tu lecą, więc wykonaliśmy ruch. Tak? A ile teraz dają za głowę Jedi? Też mi wdzięczność. Słuchaj, rozumiem.
Tak długo walczyłeś sam o przetrwanie, że już nikomu nie umiesz zaufać. I dzięki temu wciąż żyjesz. Ale tu chodzi o coś więcej niż tylko przetrwanie. Niby co? O odbudowę zakonu Jedi. Wy dwoje? Ktoś jeszcze? Co, my ci nie wystarczymy? Rada Jedi? Nie żyją. Czyli mam tylko was. Kapitanie, kurs na Bogano. Tak jest. A teraz spróbuj odpocząć. Nic ci nie grozi. Na razie. Poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. Kal, uważaj! Mamrotałeś coś przez sen. Dziwak. Gris? Nie teraz, mam robotę. Melodia. Napisałam ją. Lata temu. Dotykasz rzeczy i widzisz związane z nią zdarzenia. Czujesz ich historię. To echo mocy wyczuwalne w przedmiocie. Niewielu Jedi to potrafi. A ty skąd to wiesz? Byłam kiedyś Jedi. Ale to przeszłość. Czy ja cię znam? Nie. Znałam twojego mistrza, Jarro Topola. Był prawdziwym strażnikiem Republiki. Był bohaterem. Słuchaj. Coś się ze mną stało w trakcie czystki. Przeżyłem, ale... moja więź z mocą jest uszkodzona. Gdy medytuję i przestaję uważać, tracę kontrolę. Jakbym wracał do tej chwili, gdy... Ale przetrwałeś, Kal. I nie jesteś sam. Już nie. Zbliżamy się do celu. Pewien Jedi odkrył je przed czystką. Nie ma go na żadnej mapie. Imperium nie wie, że istnieje? Nie. Więc? Jaki jest plan? Co, ukryjemy się? Dość ukrywania się, Kal. Widzisz tamtą budowlę?
Wierzę, że to sanktuarium kryje klucz do odbudowy zakonu Jedi. Ale tylko ktoś silny mocą może podołać tej próbie. Jestem ci potrzebny, bo nie jesteś już Jedi. Wiem, że mi nie ufasz. I sama nie wiem, czy ufać tobie. Jednak mamy wspólnego wroga i wspólną sprawę. Szczegóły planu zdradzę, gdy dotrzesz do sanktuarium. Ale tymczasem powinieneś kogoś poznać. Niech moc będzie z tobą. Widocznie szukam Jedi. Ale skoro jeden tu jest, czego Sir chce ode mnie? Ruszaj, Kal. Zaczekamy na ciebie. Będę słuchać komunikatów Imperium. Mówiłeś chyba, że Imperium nie wie o tym miejscu. Poczekaj chwilę. Dobra, wybierzmy nasz cel. Co rob... Hej, Gris, co to jest? Co? Nie widziałeś nigdy terrarium? No, ale zwykle w środku są rośliny. Wiesz, byłem nieco zajęty wożeniem cię po całej galaktyce, ale mógłbyś mi się odwdzięczyć nasionami. Ty nie lubisz przyrody. Dzikiej przyrody? No jasne. Ale gdy tkwi sobie za grubym umbarańskim szkłem, wtedy ją kocham. Dobra, może jakieś znajdę. Co robisz, młody? Czemu się tak pałętasz po moim statku? Tak tylko zwiedzam. Nie masz nic do roboty? Im szybciej wykonasz swoje zadanie, tym szybciej będę miał spokój. Ufasz, Sir? Nie jestem od tego. Ale to nie jest tak, że biorę każdą fuchę. Sir jest niezła. Daj mi chwilę.
Cześć, mały. Bezpieczne miejsce do medytacji. Muszę oczyścić umysł. Hej, BD1. Jestem Cal. Tak, w porządku, tylko szukam kogoś. Nie, nie ciebie. Szukam Jedi, zdaje się. Chwila, ty znasz Jedi? Powiesz mi? Stój, czekaj! Zhakowałeś to? Dzięki. To właśnie sanktuarium. Pewnie tam czeka na mnie ta osoba. Coś tutaj wyczuwam. Ale wielki robak. Polował na jaja bagniaków i dostał za swoje.
Tędy nie przejdę. Pewnie dlatego mnie ostrzegał. Dobra, może kiedyś cię posłucham. Co ty na to? Muszę jakoś pokonać tę przepaść. Linka? Skąd wiedziałeś? No wiem, ale coś tam jest i chcę to sprawdzić. Co to za miejsce? Jedi korzystał z tego miejsca, by badać sferę. Wciąż czuć tu te emocje. Thank you.
Biedny bagniak nie żyje. Może bronił swojej rodziny. Chyba są zamknięte. Uważaj! To niebezpieczne! Zupełnie jak na złomowisku. Czekaj, BB-1! Idę! To pomieszczenie służyło za magazyn, na pożywienie i zapasy. Bardzo dzielny. Jesteś cały? Czekaj! Mogę ci z tym pomóc. Pozwolisz mi? O! Dobra. Aha. Cóż, łącze jest popsute, ale to pozwoli ci się poruszać. Dobra, spróbuj. Sanktua. Też się tam wybierałem. No dobrze, ale najpierw musimy się stąd jakoś wydostać.
Billy, raczej się tu nie zmieszczę. Spokojnie, znajdę jakieś przejście. Ciasno, ale powinno się udać. Te pnącza chyba dokądś prowadzą. Oby wytrzymały. Leczący z tym? Niezła niespodzianka. Już lepiej. Dzięki, mały. Dobra, drugie podejście. Dobra. No, rozkość się. Skąd się wziąłeś? Nie pamiętasz? No proszę, zapominarski droid. Masz rację. Cześć, BD-1. Hej, skrzynia! Jedi się nie obrazi, jeśli coś weźmiemy. Dokąd się wybierasz? Znalazłeś coś, BD-1? Musimy tam dotrzeć. Czuję to.
światło. Co znalazłeś? Wszystko gra, BD1? Cieszę się.
Ten stwór wygląda, jakby cuchnął gorzej niż gryje. Wszystko grabi, Diwan? Cieszę się. Schakujesz to? Tak, przykro mi z powodu łącza. Ale atak na szczura? Dzielny jesteś. BD-1. Radzisz sobie, BD-1? Thank you.
Zrobiłeś obszerną mapę. Nie dostanę się tam. Znajdźmy inną drogę. No dobrze. Co znaleźliśmy? Użył tego ktoś, kto chciał wejść do sanktuarium. Niezła robota. Sprawdzę to. Masz coś?
Coś dla Griza. Co tam masz? Widzisz tam coś? Jeszcze raz. Ach, to trudne, mistrzu. Tak, to trudna ścieżka. Z pozoru niemożliwa. Ale upór i wsparcie mocy pozwolą ci pokonać każdą przeszkodę i każdą ścieżkę. Zatem spróbuj do mnie dotrzeć. Dobrze, padawanie. Powtórz. Jeszcze raz. Zaufaj sobie. Tak, mistrzu. Nie zaraz. Kupcie. Szybciej. Życie. Jeszcze raz. A teraz dostań się do mnie. Udało się. Dzięki wytrwałości i wsparciu mocy. Pamiętam stare sztuczki. Pokażesz mi jeszcze raz ten skrót?
tym miejscu ktoś medytował. Ktoś znający zakon Jedi. Ta torba dotarła tu z Coruscant. Frustrowała ich postawa Rady Jedi. Co tam jest? No i co tam było?
Hej! No i co tam było? Ścigamy się? No, lecimy! Nie skończyliśmy! No dobra, dobra. Pewnie byś wygrał. Kto wie? Sprawdzam. Co to? Niesamowite. W porządku, Bidi? Brawo, kimkolwiek jesteś. Udało ci się przejść moją próbę i zyskać dostęp do sanktuarium i tego nagrania, jednego z wielu zapisów w tym droidzie. Nazywam się Ino Cordova. Nie znam twego imienia, ale znam twój cel. Los zakonu Jedi jest teraz w twych rękach. To miejsce, to sanktuarium jest świątynią, zbudowaną przez zamierzchłą cywilizację Zevo. Medytując tu, ujrzałem za sprawą mocy ostrzeżenie, wizję zagłady. Postanowiłem ukryć tutaj holokron Jedi, zawierający listę imion i miejsc pobytu dzieci wrażliwych na moc z całej galaktyki. Przed tobą wewnętrzna komnata sanktuarium, ale także kolejny test. Mogę powierzyć holokron tylko temu, kto przebył mą drogę i zrozumiał. Odszukaj ukryte grobowce trzech mędrców i naucz się postrzegać moc w taki sposób, jak niegdyś Zevo. W tym droidzie znajdziesz wszystko, co potrzebne, by odbyć tę podróż. Udaj się na planetę Zevo. Tam znajdziesz spokój w oku cyklonu. Powodzenia, Jedi. I niech moc będzie z tobą. Yeah.
Najwyraźniej to ciebie miałem spotkać. Wiesz, byłem całkiem sam przez jakiś czas. Bez żadnego celu i w ukryciu. Nie da się tak żyć. To nie dla Jedi. Czy droida. Sir miała rację. Dość już ukrywania. Hej. Chcesz poznać kilku moich znajomych? Coś znalazłem. Na to wygląda. Będziemy czekać. Masz coś?
Przyjacielu, okazuje się, że Zefo interesowała Datomira. Dziwne. Tak pokojowa kultura przejawiająca fascynację miejscem pełnym mroku. Ruszajmy, BD-1. Z powrotem powinno być szybciej. O, czołem. Masz nowego kumpla?
Przeszedłeś próbę. Więc wiedziałaś, Obi-Wan? Wejdź na pokład. Porozmawiamy. O, Obi-Wan, to jest Gris. Hej, Gris! A to co? Złaź z mojej stopy, no! Złaź mi stopy już! Uciekaj stąd, won! To jest Obi-Wan. Jest z nami. W nosie mam, z kim jest! Masz pojęcie, jak trudno usunąć plamę po oleju z tapicerki tkanej z potoli? Nie bardzo. O, mam nadzieję, że wracasz z czymś lepszym niż ten droid. Spokojnie, Gris. Tak. Opowiedz, Cal. Sanktuarium wzniosła starożytna cywilizacja Zefo. Jedi zwany Ino Cordova ukrył coś w jego wnętrzu. Wiesz, co tam ukrył? Holokron z archiwów. Zawiera listę dzieci wrażliwych na moc. Następne pokolenie Jedi. Wiedziałam! O, Cordova, ty głupcze! Znałaś go? Tak! Szmat czasu temu. Był moim mistrzem. Cordova był odludkiem. Ten droid i ja jesteśmy pewnie jedynymi, którzy wiedzą o Bogano. Zaraz, chwila, moment. Holo co? Holokron. Zawiera informacje, ale dostępne tylko dla Jedi. Chwila, chyba miałam tu gdzieś jeden. Użyj mocy. Mówi mistrz Obi-Wan Kenobi. Z wielkim bólem donoszę, że zarówno Zakon Jedi, jak i Republika upadły. Z tą listą wrażliwych na moc możemy odbudować Zakon i pokonać Imperium. No to do dzieła! Znajdźmy go! Holokron jest ukryty w sanktuarium i żeby go zdobyć, trzeba podążyć ścieżką Cordovy. Wspominał coś o planecie Datomira i ojczystym świecie Zefo. Dobra, to dokąd lecimy? Pytam, bo pomyślałem, że mógłbym coś upichcić. Słuchaj, zanim wyruszymy, mam jedno pytanie. Dlaczego nie jesteś już Jedi? Doświadczyłam czegoś, co mnie odmieniło. Więc odcięłam się od mocy. Ale chcesz odbudować zakon? Odbudowa zakonu to nasza największa szansa na pokonanie Imperium. A ty w co wierzysz? Wierzę, że nie mogę ukrywać się przed Imperium, więc nie mam wyboru. Cal, tak długo jak żyjesz, masz zawsze jakiś wybór. Jesteś z nami? Zgoda. Datomira czy Zefo? Twój wybór.